Cześć, jestem Kaliotykaną, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W 200 cm3 etanolu o gęstości. Zatem mamy tutaj objętość etanolu 200 cm sześciennych i mamy gęstość etanolu 0,8 g na cm Sześcienny. Rozpuszczono 40 gramów pewnej substancji, czyli będziemy mieć tutaj masę substancji. I mamy się doliczyć stężenia procentowego roztworu. Zapisujemy sobie wzór na stężenie procentowe. Jest to masa substancji na masę roztworu razy 100%. Ale mamy tutaj tylko masę substancji. Masa roztworu natomiast jest to masa substancji plus masa rozpuszczalnika. Czyli jest to po prostu suma mas substancji, która została rozpuszczona w danym rozpuszczalniku. Takim rozpuszczalnikiem jest etanol. Przy czym my tutaj nie mamy masy, ale mamy takie dane, że my tą masę jesteśmy w stanie policzyć. Przypominamy sobie wzór na gęstość. Będzie d etanolu na masę etanolu przez objętość etanolu. Czyli jak my sobie to tutaj zamienimy, to będziemy mieć masa etanolu. To de razy ve. No i my dane do tego mamy. Tutaj są centymetry sześcienne. Tutaj też. Czyli zapisujemy sobie 200 cm sześciennych razy 0,8 g na centymetr 3 Centymetry sześcienne oczywiście nam tutaj skracają. My to ze sobą wymnażamy i otrzymujemy 160 g. Masa naszego etanolu. To jest masa naszego rozpuszczalnika, bo etanol to po prostu alkohol. Czyli wracamy tu. Mamy 40 g, bo tyle wynosi masa substancji. Dodać 160 g to 200 g. Czyli mamy już wszystko do tego wzoru. Możemy wyliczać stężenie procentowe. Masa substancji 40 g. Masa roztworu 200 gramów, Gramy nam się skracają razy 100%, zera nam się skrócą 40 na 2. To równo 20%, czyli stężenie procentowe roztworu wynosi 20%. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie suba i no i już.